Pani marszałek, Wysoka Izbo. Pani premier dzisiaj dużo czasu poświęciła w swojej wypowiedzi w zmianach w systemie edukacji, w sprawach społecznych, w służbie zdrowia, natomiast w ogóle nie zająknęła się na temat ochrony środowiska, tak jakby ta dziedzina w ogóle nie była brana pod uwagę. Ja chciałam się dowiedzieć, czy to była tylko taka pomyłka, która, rozumiem, że nie musi mieć w tej chwili konsekwencji, czy to jest rodzaj zabiegu, który będzie niewygodny może dla przyszłego rządu, bo wiadomo, że możemy mówić o rozmijaniu się w zakresie nawet chociażby szczytu klimatycznego, który za chwilę będzie i nie wiemy, jak właściwie jest na to przygotowany nowy rząd, co będzie, jaka będzie propozycja, bo dotychczas wiemy, że tylko przy wyborach, że to był jeden z wiodących tematów. To tak powiedziałabym. Sprawa, która jest ważna i wydaje mi się, że ma szansę szybkiego uzyskania odpowiedzi. Natomiast jeszcze taka jedna sprawa z ostatniej chwili. Pan prezydent uniewinnił pana Mariusza Kamińskiego, który był przecież niewinny. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej dla tych innych niewinnych przed ostatecznym wyrokiem, aby też mogli skorzystać z takiego prawa, łaski pana prezydenta, bo przecież wszyscy Polacy są równi wobec prawa. Zwracam się do pani premier o odpowiedź, bo mówiła o tej samej sprawie niewinności pana Mariusza Kamińskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.